Cześć, tutaj Daniel Roziecki. Witam Cię serdecznie na blogu Jak zostać programistą wymiataczem. Dzisiaj mamy odcinek 031 i mamy środę, więc zgodnie z tradycją wieloletnią oczywiście, mamy dzisiaj środę dla świeżaka, w której odpoczniemy na chwilę od języków programowania, a porozmawiamy o czymś bardzo ważnym, o bardzo ważnym temacie, o którym przeważnie bardzo mało się mówi. I jeśli uczysz się programowania, jeśli jesteś początkujący, nawet jeżeli jesteś średnio zaawansowany, a nawet niektórzy zaawansowani programiści nie zdają sobie z tego sprawy. Ten termin to jest dług technologiczny. I prawda jest taka, że on jest bardzo podobny do zwykłego, standardowego kredytu bankowego. Pozwól, że coś Ci pokażę. To będzie szybkie, bo ja jestem pewien, że wiesz, jak działa kredyt bankowy, ale za chwileczkę będę Ci pokazywał podobieństwa, więc przelećmy. Momencik to zajmie. Kredyt w banku. Potrzebujesz na coś kasę, tak? Potrzebujesz kasę. Potrzebujesz. Więc bierzesz ten kredyt, o ile go dostaniesz. No ale przyjmijmy, że dostałeś. Kasa z banku zostaje przelana na twoje konto. Świetnie. Ty w związku z czym robisz zakupy. I następne, co musisz robić, no to musisz spłacać ten kredyt. Spłacasz go w ten sposób, że wracasz na swoje konto bankowe i z twojego konta bankowego wracasz pieniądze na konto banku. No wszystko jasne. Problem pojawia się wtedy, kiedy nagle się okazuje, że nie masz kasy. Jak nie masz kasy na jedną ratę, na dwie, no to jest jeszcze do ogarnięcia. Jak się okazuje, że nie masz kasy już w ogóle, żeby spłacać dalej do banku, to pojawia się problem. Duży problem. Problem związany z windykacją, z nieprzyjemnościami, same niefajne rzeczy generalnie. No dobra, czyli to mamy ogarnięte, wiadomo o co chodzi. A czym w takim razie jest ten dług technologiczny? Pomówmy w takim razie o długu technologicznym. Masz projekt, nad którym pracujesz. No, normalna praca programisty, nasz codzienny chleb. Kodujesz. Na to wszystko potrzebujesz czas. No wiadomo, żeby napisać kilka linijek kodu, kilkadziesiąt, żeby rozwiązać jakiś problem, na to wszystko potrzebujesz czas. I tak jak tutaj mieliśmy konto bankowe, z którego wchodziły pieniądze na twoje konto, tak tutaj tak naprawdę tym twoim kontem jest ten twój czas, który wydajesz na kodowanie. Masz jakiś standardowy zakres czasu, twoje konto, nie wiem, pracujesz po 8 godzin, po 9, po 10 godzin dziennie, to wszystko zależy, może więcej, może mniej, ale ta ilość czasu, którą możesz poświęcić na kodowanie, jest z góry określona, z góry w jakiś sposób ograniczona. No ale kodujesz i nagle się okazuje, że masz pilne zlecenie. No, musisz wszystko zrobić szybko, więc zamiast skończysz z ładnym kodowaniem, z tym, żeby wszystko wyglądało jak należy i zastosujesz 10 copy-paste'ów, wrzucisz, sprawdzisz coś u kolegi, jak ktoś zrobił, przekopiujesz, wrzucisz, zrobisz, jest załatwione. Problem rozwiązany, zmieściłeś się w określonych ramach czasowych, ale na to też potrzebowałeś czas. No, logiczne, tak samo kodowałeś. Ale w tym momencie, kiedy zrobiłeś to wszystko tak na trochę odpierdziel, umówmy się, zaciągnąłeś swój pierwszy dług. To jest pierwszy dług. Żaden problem w sumie, nie? Nie ma się co przejmować. Wracasz do kodowania, kodujesz i pewnego dnia nagle się okazuje, że w twoim programie jest błąd. Kurczę, pół Polski leży, wszyscy stoją, nikt nie może pracować. No tragedia po prostu. Więc co? Siadasz, zagryzasz zęby, no i rozwiązujesz problem. Szukasz, rozwiązujesz. Znowu copy-paste, byle szybko, byle działało. Jest! Pilna poprawka zrobiona, wszyscy oddychają z ulgą, mogą pracować, ale ten kod znowu jest brzydki. Znowu nie jest taki, jak powinien być, ale działa. Super, problem solved. A ty właśnie zaciągnąłeś dług numer 2. No i wracasz do kodowania. I tak, znowu masz pilne zlecenie, i znowu masz pilną poprawkę, i znowu zlecenie, i znowu poprawkę. I to się tak ciągnie przez miesiąc, rok, dwa, pięć, dziesięć, w zależności od tego, jak długo rozwija się projekt. Problem polega na tym, że ten dług on nie jest spłacany przez Ciebie. Te wszystkie kawałki kodu, które zostały zrobione na odpierdziel, one ciągle w tym projekcie są. I pewnego dnia gwarantuję Ci, że to będzie problem.
to będzie problem dokładnie tak samo, jak miałeś w przypadku banku. Dlaczego? Tutaj zabrakło kasy, a tutaj zabraknie ci czasu na wybrnięcie z tego całego bajzlu. Nie ogarniesz. Będziesz miał taki syf w kodzie, że nikt nie będzie tego w stanie w żadnym skończonym czasie ogarnąć. Będziesz miał nowe zlecenia, będziesz chciał wprowadzać nowe rozwiązania i nie będziesz w stanie, bo będziesz miał taki bajzel. A dlaczego? Bo zaciągnąłeś tak cholerny dług technologiczny, że nie jesteś się w stanie już z niego wykaraskać. I czy jest jakieś rozwiązanie, co z tym zrobić? Szczerze, jak jesteś już na tym etapie, to już według mnie niewiele można zrobić. Jedyne, co można zrobić, to pieprznąć tym wszystkim, zacząć to kodować od nowa. Wiem, że często się nie da i trzeba to obchodzić, rozwiązywać na inne sposoby, ale to jest najlepsze rozwiązanie. Walnąć, zrobić od nowa. Ale co w takim razie zrobić, żeby nie doszło do tego problemu? Jak to rozwiązać? Jak z tym żyć? Już pokazuję. Widzisz, schemacik się nam trochę zmienił. Kodujemy, mamy znowu pilne zlecenie. Mamy nasz dług technologiczny numer jeden, ale jak już zaciągasz ten dług technologiczny, to zapisz to sobie. Weź, zrób sobie w kodzie hash to do, hash DT1, żeby wiedzieć, że zaciągnąłeś dług i gdzie, w którym miejscach w kodzie ten dług zaciągnąłeś. Masz pilną poprawkę? Masz dług numer dwa? Zrób sobie, otaguj sobie znowu to miejsce w kodzie, zrób hash to do, zrób hash DT2 na przykład. Dług technologiczny numer 2. I teraz pracując, jeden dzień w tygodniu, tylko jeden dzień w tygodniu, nie więcej, nie mniej, jeden dzień w tygodniu poświęć nie na kodowanie typowe, nie na rozwijanie Twojego produktu, nie na wprowadzanie nowych funkcjonalności, nie na rozwiązywanie błędów, nie. Wyszukaj sobie wszystkie swoje tagi to do z długiem technologicznym i spróbuj je po kolei rozwiązywać. Znaczy rozwiązywać, to znaczy pozbywać się tego długu. Spróbuj zakodować to w taki sposób, w jaki mógłbyś to zrobić, mając na to normalny zakres czasu. Czyli jeżeli piszesz kod normalnie i on jest ładny, elegancki, a w momentach, kiedy masz mało czasu i potrzebujesz coś zrobić szybko, robisz bajzel, robisz copy-paste i robisz różne inne dziwne rzeczy, to teraz poświęć ten czas na to, żeby ten kod z powrotem był ładny, żeby cały Twój projekt był ładny. I w ten sposób zwrócisz do Twojego banku czasu czas. Ok? Ja wiem, że linie się nie powinny przecinać, ale nie będziemy się tym przejmowali. Zwracasz czas. Ale jaki czas, nie? Prawda? Przecież ja też potrzebujesz czas na to, żeby ten dług technologiczny zlikwidować, żeby ten kod poprawić, żeby był ładny. Tak, potrzebujesz czas. Tylko że teraz zaplanowałeś sobie ten czas. Masz ten jeden dzień w tygodniu na to, żeby te Twoje długi technologiczne likwidować. Bierzesz ze swojego banku czasu, ze swojego standardowego banku czasu i wykonujesz tę operację. Problem pojawia się wtedy, kiedy przestajesz to robić, ten dług technologiczny narasta i w pewnym momencie, nieważne jak wielki ten bank czasu byś nie miał, nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Po prostu się nie da. Nie jesteś w stanie jednocześnie rozwijać projektu i jednocześnie poprawiać do swojego kodu, który jest już tak zjechany i tak nie nadający się do niczego, że on po prostu nie nadaje się już do niczego. Dobra? Pamiętaj o tym. Ja wiem, że tego się generalnie przeważnie nie uczy, bardzo niewiele osób o tym mówi, ale jeśli zaczynasz swoją przygodę z programowaniem, zapamiętaj tą lekcję, bo jest bardzo, bardzo ekstremalnie ważna. Dobrze? Dług technologiczny. I możesz powiedzieć, ale słuchaj, stary, ale przecież ja zaczynam nowe projekty. To w nowych projektach, jak ja to mogę mieć dług technologiczny? Bardzo prosty. Jak tworzysz nowy projekt, wspominałem o tym, tam będzie link na górze, jak się tworzy w dzisiejszych czasach nowoczesne projekty? Nowe projekty, masz pomysł, szybko zaczynasz wdrażać, tworzysz szybko pierwszą wersję oprogramowania, szybko, jak najszybciej. I ta szybkość też często powoduje, że zaczyna się pojawiać od samego początku duch technologiczny, bo korzystasz z rozwiązań, które pozwalają wprowadzać coś szybko, ale to wcale nie znaczy, że one pozwalają wprowadzać to optymalnie i rzeczywiście najlepiej jak można. Czasami to wystarczy, ale czasami to jest naprawdę dług technologiczny, który w przyszłości przyjdzie Ci spłacić.
Bo jeżeli założysz, że wprowadzasz nową usługę w tej chwili do przetestowania dla 100 użytkowników, to te technologie, które wybierzesz teraz na szybko, one obsłużą tych 100 użytkowników, może nawet 1000. Ale pewnego dnia może się okazać, że obsługujesz 10, 100, 200 tysięcy użytkowników i technologie, które wybrałeś na początku, absolutnie się do tego nie nadają. Tak więc jak widzisz, już od samego początku, tworząc projekt od podstaw, można zaciągnąć dług technologiczny. I od samego początku warto go spłacać. Dobrze? Świetnie. To w takim razie to wszystko na dzisiaj. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Daj znać, czy zaczynałeś już jakiś dług technologiczny, czy wiedziałeś wcześniej, czym jest dług technologiczny i czy podobają Ci się moje lekcje, to co do Ciebie mówię, czy to jest zrozumiałe i przede wszystkim jeszcze bym chciał od Ciebie usłyszeć, co Ty byś chciał jeszcze ode mnie usłyszeć. Bo ja mam całą dużą listę rzeczy i tematów, które chciałbym Ci przekazać, ale to wcale nie znaczy, że Ty chcesz o tym słuchać. Więc napisz, zostaw w komentarzu info, o czym chciałbyś się jeszcze dowiedzieć ode mnie. Bardzo Ci dziękuję i serdecznie zapraszam Cię na kolejną lekcję. Pa, pa!